Tak. Także dobry wieczór wszystkim, już jest prawie 50. I chciałam powiedzieć, że z tego live'a w tym tygodniu był podcast. Ja już o tym powiedziałem. Tak? No, nie słuchasz mnie jak zwykle. Słucham. Ale jakoś tak... I ponieważ po odsłuchaniu tego podcastu stwierdziliśmy się, że tam tyle tematów jeszcze pozostało do poruszenia, a jeszcze pojawiło się mnóstwo nowych i chcieliśmy skorzystać... Bo my tak w kuluarach z Agnieszką rozmawiałyśmy o różnych, że tak zresztą na tym live'ie Agnieszka obiecała, że znowu się z nami spotka. Tak więc nie chcieliśmy czekać do nowego roku. Tak, a ponieważ za chwilę będzie gorąco, papiery, w sensie dużo aktywności. To wrzesień, papiery to początek roku, więc my o tym gorącym kartoflu, czyli o dokumentach. Ale pamiętajcie o tym, że my będziemy to śledzili wasze pytania i jak tylko coś się pojawi, jakieś konkrety, to zapraszamy, zadawajcie te pytania. Zapiszemy. A my i tutaj już się łączymy z Agnieszką Czedlik, a wy w międzyczasie udostępnijcie to nasze spotkanie. Będzie nam bardzo miło. Halo Szczecin, halo Szczecin, tak. Czy jesteś? Cześć. Jestem po raz drugi, bo zniknęliście mi, ale miałam strachu. Wszystko od nowa instalowałam. Wszystko od nowa. Mam nadzieję, że nasi widzowie też ciebie widzą. Dajcie znać, czy widzicie Agnieszkę i jej szpilki. Ona na chwilę zniknęła nam. Tak. A do jej. Wszystko się zatrzymało w czasie, słuchaj. Słuchajcie, w Szczecinie dzisiaj też było tak pięknie, jak u nas w centralnej Polsce. Pięknie. Lazurowe niebo, pięknie, pięknie. No proszę. To fajnie. Co? Widzą mnie ludziska? Zaczynamy od tego ziemniaka. Ja bym chciała ciebie zapytać, jak już mamy o tych dokumentach, powiedz mi, jakie są takie podstawowe dokumenty w placówce? Ojojoj! Na półce? Ja nie mówię o wszystkich, takie podstawowe, no. No, jeśli chodzi o dyrektora, no to na pewno nadzór pedagogiczny, bo mamy rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, więc musi ono być. Na pewno jakaś tam koncepcja pracy placówki, jak najbardziej, na pewno statut, który jest ogromnie ważny teraz i można w nim bardzo dużo zapisać autonomicznych rzeczy dotyczących działalności przedszkola i rady pedagogicznej. My zaraz wrócimy do niego. Tak, do tego wrócimy. Bardzo chętnie wrócę, zresztą muszę wrócić, bo jeśli mówimy o planowaniu, to tam jest dużo informacji w tych zapisach w statucie. No i na pewno plany nauczycielskie, bo one też w rozporządzeniach jakby są delikatnie ujęte. Na pewno obserwacje, na pewno diagnozy, na pewno ewaluacja wewnętrzna, bo ona jest jakby elementem nadzoru pedagogicznego. A teczka, której ja nie lubię, to teczka awansów. Ja zawsze teczka tego nie lubię. Teczka awansów, to już takie są niuansiki na pewno, ale to z takich najważniejszych myślę to już że... było. Które no powinny być, które na pewno ramówka, tak, i takie różne inne rzeczy. Teraz tak sięgam pamięcią wszystkie rozporządzenia, co w nich jest najważniejszego, no to właśnie obserwacje, diagnozę, ramówka, plany, nadzór pedagogiczny, no ta właśnie dokumentacja, ale w tym wszystkim jest najpiękniejsze to, że mamy wielką autonomię, jak ją stworzymy. Słuchaj, to ja się czepnę ramówki na początek. O! Bo wiesz, i czytam te pytania różne dziewczyn, no i było pytanie coś takiego, że moja grupa jest bardzo ruchliwa i ktoś tam dał nawet, chyba ja też pisałam, że to może zacząć wychodzić z dziećmi na dwór, jak jest ładnie, jeszcze jest wrzesień, a pani mówi, że w ramówce po śniadaniu mają zajęcia dydaktyczne i niestety, nie wiem, czy ty widziałaś ten wpis. Nie widziałam. I że niestety, ale na spacer to oni wychodzą po obiedzie, więc jeżeli mogę cię poprosić o, bo nie mogłam już wytrzymać, jako eksperta cię pytam, czy ramówka jest do ruszenia? Ramówka jest do ruszenia, oczywiście, że też tutaj od razu szybciutko przelecę do podstawy programowej, bo w podstawie programowej jest też taki zapis, który mówi, ja teraz go nie pamiętam tak stricte co do słowa, ale który mówi, że
jednak w przedszkolu powinny być jakieś stałe pory, godziny, jakoś to tak brzmi, ja to odszukam na pewno. Natomiast ramówka jest ujęta w innym rozporządzeniu o organizacji placówek i tam jest mowa, że powinna być stworzona na potrzeby przedszkola taka ogólna ramówka, która wpływa do dyrektora. Natomiast pozostałe ramówki, które powinny się znaleźć w grupie przedszkolnej, powinny być już jakby napisane przez nauczycieli danej grupy i tam w tym rozporządzeniu jest takie piękne stwierdzenie, że ona ma uwzględniać potrzeby i możliwości dzieci. To tak w skrócie bardzo. Do Daltona. To tak w skrócie. Proszę. Którego nawiązuje trochę do systemu daltońskiego, gdzie tak naprawdę, bo pamiętasz, o tym mówiłyśmy na live'ie, bo sama powiedziałaś, że nie podobały ci się takie stałe godziny, tak, zegary, tak. I które są nie do ruszenia, bo tak, Dalton jest elastyczny i podąża za dzieckiem. Tak. I jeżeli ramówkę, no u nas też w przedszkolach jest, gdzie opiekuje się przedszkolami, że ramówka układana jest w danym dniu przed rozpoczęciem w ogóle życia, jak się spotykają, to zastanawiamy się z dziećmi, co będziemy robić, bo na przykład jest bardzo fajnie, jest ciepło i po co czekać, jak teraz dzień krótki i szybko robi się zimno, to lepiej wyjść po śniadaniu na dwór czy na spacer. Wiesz, tak? To tutaj, żeby nie namieszać nauczycielom, to jeszcze raz powtórzę, że niestety rozporządzenie nakłada obowiązek ramowego rozkładu dnia, co jest sprawdzane bardzo mocno przez nawet przez kuratoria i przez NIK, jak wchodzi do przedszkola, czy jest ta ramówka i mają prawo. Natomiast jak ona wygląda, to jest nienapisane i jeszcze raz powtarzam, jest tam piękne takie dwa wyrazy do potrzeb i możliwości dzieci. Więc ja jestem zwolenniczką ramówki, nie takiej, którą spotykamy na co dzień w przedszkolach. 8:15 mycie rąk, 8:15, 8:30 ustawiają się gęsiego, 8:30, 8:45 oddychają. Teraz trochę się śmieję. Natomiast o wiele bardziej elastyczna ramówka jest, jeśli uwzględnimy, nie wiem, od 9 do 12, czyli od śniadania do obiadu i tam sobie napiszemy różne formy aktywności. Po przecinku różne formy aktywności. Ja na szkoleniach takie ramówki nawet swoje opracowane daję jako wzór, ponieważ i tak mówię, że każda placówka ma swoje życie, ale pokazuję i namawiam bardzo mocno, żeby zrezygnować z ramówek, które są co 15 minut. No już nie tak, wyobrażam sobie tego. Formy, inne formy działań. Po prostu można to zrobić śniadanie, zajęcia dydaktyczne, jakieś formy opiekuńcze, wyrównawcze, zabawy swobodne, wyjście na dwór, to można wymienić. To jest moja ramówka, bo jednak obiad jest o stałej porze. No tak, na to nie mamy wpływu. Tak? Mateusz Łysek powiedział, łomatko. Aż tak jest szczegółowe rzeczywiście, ale jest jakieś. Ale są. Panie Mateuszu, są. Są, bo nie widzę, niestety. No dobrze, ja przepraszam, tak się czepnęłam tej ramówki, ale to jest dosyć często powtarzające się, że dziewczyny nie chcą niczego zmieniać, tak? Ale tak, ale dobrze. Ja myślę, że jest to, że w ogóle dużo tych problemów wynika z nieznajomości przepisów i z takich schematów i trochę ze strachu. Ja uważam, że brakuje nam odwagi. Bo jeśli byśmy przeczytali te rozporządzenia takie, co nas interesuje dokładnie, to tylko jeszcze odwagi i ja z taką ramówką pracowałam elastyczną wiele lat. Jak wszyscy prawie wiedzą, byłam dyrektorem przedszkola od 2003 roku i pierwsze co, to robiłam jakby rewolucję w takiej autonomii, jeśli chodzi o dokumenty. A ja mam pytanie, bo zazwyczaj jak się tworzy jakieś przepisy, które są, muszą być powszechnie stosowane, a z tego widać, że to jest taki przepis, coś leży u podstaw takiego stworzenia takiego wymogu. Czy jesteś w stanie powiedzieć, co przyświecało twórcom tego przepisu, aby tak aż to usztywnić, bo to jest takie nielogiczne. To tak jakby spodziewano się, że nauczyciele czy dyrektorzy w placówce nie będą wiedzieli, jak zorganizować czas w ciągu dnia.
Czy to są jakieś zaszłości z czasów naprawdę zamierzchłych początku naszego przedszkolnictwa w ogóle? Czy to się zginęło? Wiesz co, nie wiem, Robert, jak długo myślałeś nad tym pytaniem. Naprawdę. Powiem ci, że ja bym chętnie temu poecie zadała też to pytanie, gdzie tkwi w ogóle problem. Tak, może to jakieś jest jeszcze jakieś naleciałości pruskiej edukacji, że ma być wszystko pod linijkę. No to ja też tego nie rozumiem. Natomiast okay, to mnie uspokoiłaś. Bo też tego nie rozumiem, natomiast naprawdę uważam, że jeśli nawet autor tego zapisu to wymyślił, to jednak pewnie niechcący w takim razie dodał te potrzeby i możliwości dzieci. A ja się tych dwóch wyrazów bardzo mocno trzymałam. Ja cię tego się zapytam. Rozumiem, że jako dyrektor byłaś kontrolowana, sprawdzana i te twoje zapisy. Ale oczywiście, nikt mnie nie zamknął, przedszkola nie zamknął, byłam nagradzana, przedszkole bardzo dobre. I wszystko było ok. Dobrze, tylko tak chciałam zamknąć ten temat rozkładu. Wiem, dużo osób się mnie pyta. Wracając znowu do tych moich ulubionych i twoich papierów. Uh-huh. Robert zapytał, to ja też zapytam. Jakie są czynniki planowania? Ach, jakie piękne, jak na uczelni pytanie. Proszę panią, w skład czynników planowania nauczycieli. Ale czujesz może jak zacznijmy. Na dyplomowanym. Tak, tu jest. Są trzy. To jest jak dla mnie są trzy i uważam, że tak to powinno wyglądać. To jest podstawa programowa, bo to jest taki pierwszy dokument nasz w przedszkolu. To jest program wychowania przedszkolnego, który uchwaliła sobie Rada Pedagogiczna na dany rok szkolny. I to jest bezwzględnie diagnoza swojej grupy. I teraz podstawa programowa jest głównym jakby takim dokumentem, w którym mamy cele, w którym mamy zadania, w którym mamy treści. A jaki jest cel podstawy programowej? Tak, no cel jest bardzo piękny. Kiedyś w starej podstawie było ich bardzo dużo, teraz jest jeden, ale uważam, że on jest wystarczająco fajnie napisany. Ja tutaj tak nawet skrótowo sobie wzięłam ze sobą, bo nie mam podstawy, zostawiłam w pracy, ale przepisałam najważniejsze dwa zdania takie. To jest celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowe rozwoju dziecka, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości. Co znowu daje nam szeroki wachlarz, natomiast w efekcie tego celu dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w pierwszej klasie, do następnego etapu. Więc ten cel jest bardzo ogólny, ale ma znowu dla nas daje bardzo szeroką furtkę działania. I powiem wam tak przy okazji, że ponieważ w tej podstawie dużo się zmieniło i myślę, że to nie jest teraz czas, żeby ją oceniać, czy ona jest dobra, czy zła, są zdania podzielone. Natomiast ja się śmieję. Tak, ja się śmieję, że ta podstawa została. Ja twierdzę, że ta podstawa napisana została dla mnie. Dlatego, że ja wcześniej działałam jakby nie mając takiego dokumentu, a potem stworzono go dla mnie, że już byłam całkowicie kryta. Chodzi mi o właśnie patrzenie na potrzeby dziecka i na sposób planowania, który jakby wymyśliłam już. No, mogłam go zrealizować, pracując zresztą z cudowną Radą Pedagogiczną w 2003 roku. Ta podstawa, tutaj ja bym chciała zwrócić uwagę nauczycielom, którzy nas teraz słuchają, żeby jakby w poniedziałek jeszcze raz zerknęli i przeczytali dokładnie sobie cel tej podstawy do przecinka i od przecinka, bo tam mają dużo wolności w podążaniu za dzieckiem, ale oprócz tego, żeby przeczytali zadania, bo nauczyciele przedszkola najczęściej pochylają się i skupiają się tylko na tych czterech obszarach: fizyczny, społeczny, emocjonalny i poznawczy. A w zadaniach jest również bardzo dużo
treści, które powinniśmy zrealizować. I ja, jako doradca metodyczny, będąc w Warszawie na spotkaniu z autorką, główną autorką, panią Dziamską, usłyszałam w sumie od niej takie stwierdzenie, że zadania nawet w tej podstawie są ważniejsze niż te obszary. I powiem wam, bo sobie tutaj wyciągnęłam, że jest takie fajne zadanie numer 5 w tej podstawie programowej naszej przedszkolnej, które mówię tak, tutaj będę cytować dosłownie. Dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Prawda, że pięknie? Ja mam taką propozycję, Agnieszko, żeby to zadanie numer 5 wydrukować i powiesić na dużej tablicy w każdym pomieszczeniu. Dokładnie. A zwłaszcza pani dyrektor powinna mieć na biurku, jeśli przyjdzie kontrola i zacznie wymagać właśnie ramówki co 15 minut. Albo planowania, gdzie się planuje wiersze, piosenki i różne inne rzeczy. Dobór treści adekwatny do rozwoju, czyli ja zawsze, no to ja spełniam prawo oświatowe, prawda? Ja realizuję podstawę programową. Dobieram treści potrzebne do, no, adekwatne do poziomu dziecka z poszanowaniem jego potrzeb i możliwości. Nikt nie może zarzucić, że ja tego nie robię. Podnoszę i łapię palec, bo Robert się wcinam, więc podnoszę palec. Chciałabym jakby... Malutko nie widziałam. Zaraz sobie wrócimy do tego planowania, ale ponieważ przeczytałaś to zadanie numer 5, które kocham, to chciałabym nawiązać, bo jeszcze jestem emocjonalnie związana z zebraniami z rodzicami, które są we wrześniu, a szczególnie w grupach zerowych. Jestem też emocjonalnie związana z dziećmi, które przychodzą do mnie do gabinetu i słyszę, że już piszą w zeszytach w trzy linie. No. Nikt się nie zastanawia, czy ich ręce są w stanie to ująć. Mają trzy linie, mają poznawać wszystkie litery i moje dzieci gabinetowe już nie lubią szkoły. Już, jeszcze jej nie poznały, już jej nie lubią. Powiedz mi coś na ten temat, wiesz, o co mi chodzi, tak? Rodzice też mnie naciskają. Kiedy mówię, tylko tak krótko wrzucę, tobie oddam głos, że kiedy prace domowe, że za mało tych książek, że trzeba więcej, że muszą być przygotowane, bo idą do bardzo dobrych szkół, które dużo wymagają. A ty przeczytałaś, sama mnie wywołałaś tym zadaniem. Więc teraz, kochana, walcz. Ależ z wielką przyjemnością. Wielką przyjemnością, dlatego że ja też o tym mówię na prawo i na lewo, o tych literach i o tych pracach domowych, o tych szlaczkach w liniaturze, no ale często jakby dostaję odpowiedź zwrotną od nauczycieli, że rodzice tego chcą. No, ja prowadziłam placówkę publiczną, rodziców też miałam, naprawdę miałam. I to wszystko zależało od nas, mówię od nas, czyli od Rady Pedagogicznej, w jaki sposób rodziców uświadamiałyśmy, co dziecku jest potrzebne. I o tym by można opowiadać długo, ale ja tak wracając do tego twojego pytania najpierw o rodzicach, to powiem ci, że na przykład jak weszła ta podstawa programowa w 2017 roku, gdzie ja przeczytałam i uznałam, że jest napisana dla nas, dla naszego przedszkola, to pozwoliłam sobie pierwszy raz w życiu, bo ja zawsze z rodzicami albo tylko rozmawiam, albo warsztatowo, pozwoliłam sobie pierwszy raz w życiu wówczas na zebraniu organizacyjnym skonstruować krótką prezentację, składającą się chyba tam z 4 slajdów. I na pierwszej pokazałam chociażby to zadanie, cel omówiłam, to zadanie pokazałam również. A potem rodzicom pokazałam taką tabelkę, podzieloną na pół. Tu były treści z przedszkola, a tu były treści ze szkoły. I tylko wybrałam z obszaru poznawczego dwa tematy, które najbardziej rodziców uważałam mogły zainteresować albo mogły też zaniepokoić. A brzmiały one, i tutaj też bardzo skracam, przedszkole kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, a po stronie szkoły napisałam: dziecko pisze odręcznie, czytelnie, płynnie zdania i tekst w ciągłej linii. I to
to stwierdzenie jakby omówiłam, jakie my mamy zadanie. Mamy zadanie, żeby ćwiczyć motorykę małą, czyli rękę, żeby przygotować dziecko do kreślenia liter w linii ciągłej w szkole. Naszym zadaniem jest przygotować dziecko, a nie zaniżyć jego wartość, jeśli damy mu, nie daj Boże, książki z wydawnictwa, które mają liniaturę dwucentymetrową czy tam trzy, i dziecko nie poradzi sobie, bo po prostu patrząc nawet na psychologię rozwojową nie jest w stanie sobie często jeszcze poradzić. Jeszcze nie jest gotowe. Nie jest gotowe, dostanie informację emocjonalną. Jaką? Jestem do kitu. Nie potrafię. No nie potrafię. Jestem beznadziejny. Co jest? Co ze mną jest? Więc ja rodzicom pokazałam, w jaki sposób my będziemy ćwiczyć rękę i przygotowywać, żeby on nie stwierdził, że jest do kitu, tylko że się jeszcze mam czas, będę się uczył, a w szkole mi tą liniaturę pokażą. Oczywiście nie unikałyśmy jej, ale ona była większa, przygotowana przez nauczycieli, leżała sobie gdzieś z boku w kąciku plastycznym i kto chciał, na miarę możliwości, sobie podchodził i mógł ćwiczyć. Naszym zadaniem było ćwiczenie tej ręki. Drugim, trzecim slajdem, jaki rodzicom pokazywałam, znowu była tabelka podzielona na pół i spisane z podstawy programowej kilka zdań, między innymi takie. Przedszkole rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć. Po stronie szkoły czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć. Koniec, kropka. Opowiedziałam rodzicom, w jaki sposób jest realizowany program Zabawa w czytanie. Zagwarantowałam ich, że nawet bawiąc się w litery, dzieci na pewno wyjdą z tą umiejętnością. Że ja im po prostu to gwarantuję, bo mamy takie doświadczenie wieloletnie. Natomiast na pewno nie będzie u nas zajęć typu A jak aparat. Ja chciałam tutaj jakby taką kropkę i łyżkę dziegciu włożyć. Mało jest tak świadomych dyrektorów i nauczycieli. Nauczyciele boją się rodziców. Żeby rozmawiać z rodzicami, trzeba umieć argumentować. Trzeba czytać ustawę. Trzeba czytać podstawę programową i ją znać. Więc tutaj znowu tak alarmuję. Następna rzecz, która mnie bardzo niepokoi, to jest niestety brak świadomości u nauczycieli klas pierwszych. Tak. Ja nie mówię o wszystkich, zaś się obrażą na mnie. A, ale ogólnie mówimy. Jeżeli ja widzę, pani z imienia i nazwiska pisze do dziewczyn, dziewczyny, jak pokażcie pracę z ćwiczeń takich przygotowujących grafomotorycznych, tak, do litery, literopodobne, na piątkę i pokażcie taką słabą. Jest wrzesień, chciałam powiedzieć, że jest wrzesień. No to kiedy to dziecko ma się uczyć? Jeżeli my mamy świadomość, że my mamy te prace porównywać między ze sobą we wrześniu, czyli my w ogóle nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby pracować z małymi dziećmi. To jest raz. Drugie, jeżeli ja widzę oceniane, bo dzisiaj nawet pokazywałam Robertowi, prace liter, które są wprowadzane i no te litery takie no, tęczą trochę. No, ale czyściutka praca. Wszystko. Ładnie, mnie się podobało i było 3 z plusem chyba. 3. I pytam się, kiedy on się miał uczyć, czyli pani już zakłada, że podstawa programowa przedszkolna przygotuje rękę małego dziecka. Chciałam tylko powiedzieć jako terapeuta, że mięśnie przedramienia dojrzewają w 7 roku życia. Statystycznie. I większość dzieci nie jest gotowa do kreślenia w małej liniaturze, która wzmaga napięcie mięśniowe. A jeżeli my we wrześniu oczekujemy cudów na kiju od dziecka, to znaczy, że przedszkole ma stać się szkołą, tak? Sorry Agnieszka, ale ja musiałam to powiedzieć. Nie, dobrze, dobrze. Słuchaj, bo tutaj od razu mi się coś przypomniało, zaraz to dokończę, a wrócę tylko do tego, co mówiłam, że naprawdę rodzice są takim klientem, że tak powiem, który absolutnie, absolutnie nie musi mieć wiedzy, co trzeba.
On się nasłucha, on posłucha w mediach, koleżanki na ławce przy piasku. Natomiast naszym zadaniem, oprócz tego, że się opiekujemy dziećmi, jest również uświadomić rodziców. Bo jeśli chcemy naprawdę pracować z dzieckiem tak jak trzeba i nie chcemy mieć większych kłopotów i potem nie dziwić się, że dziecko stawia opór, że dziecko płacze, że dziecko niechętnie podejmuje różne czynności, to najpierw musimy uświadomić rodziców. To jest taka równowaga. Ja bez tego nie stworzyłabym, uważam, takiej jakości placówki, jak stworzyłyśmy razem z gronem pedagogicznym, w ogóle wszystkie, z całym przedszkolem. Od razu trzeba było jednocześnie współpracować z rodzicami. Powiem wam, że po tym spotkaniu z rodzicami nie było żadnych obaw. Po wytłumaczeniu im, pokazaniu podstawy, nie było naprawdę obaw i nieporozumień, bo oni doskonale wiedzieli, jak my pracujemy. A wracając też do tego, co ty powiedziałaś, to chciałabym też zwrócić uwagę na taki niuansik, może malutki, ale bardzo ważny, który też został niezauważony przez wielu nauczycieli, że zrezygnowano w nowej podstawie z takich celów operacyjnych typu dziecko wie, potrafi, zna, które doprowadzały mnie do szewskiej pasji, że pojawiały się w konspektach i nauczyciel z góry zakładał, że przez 15 czy 20 minut dziecko będzie znało, wiedziało i potrafiło. Oczywiście. Teraz podstawa programowa zawiera na szczęście czasowniki operacyjne, czyli znajdziemy tam słowa, które brzmią szacuje, eksperymentuje, doświadcza, rozważa, bo dziecko jest w procesie, dziecko ma czas i to jest też kolejna wolność, autonomia do tego, żebyśmy planowali umiejętności dzieci, a nie z góry zakładali, a nie planowali na podstawie wiersza i piosenki. To tak ja się powoli zbliżamy do planowania. Czynniki, mogę już? Mogę? Bo tak, pytałam cię dawno, dawno temu, jakie czynniki są planowania, ty pięknie odpowiedziałaś, program, podstawa, no i jeszcze dodamy tę diagnozę, tak? Tak. Od czego byś chciała zacząć? Bo mieliśmy cię o planowaniu, to od czego byś chciała zacząć? Bo już trochę zaczęliśmy o podstawie, obgadałyśmy ją, że jaki jest cel, czytajmy zadania, które są ważne, te zadania czytajmy naprawdę... Czytajmy warunki realizacji. Ja powiedziałam, jak ja byłam metodykiem, co prawda przez rok w Łodenie, ale oczywiście wtedy nowa podstawa weszła i naokoło miałam spotkania z nauczycielami, realizacja nowej podstawy programowej, więc się naczytałam tej podstawy programowej od deski do deski, za przeproszeniem, i taką miałam... Myślę, że chyba jakiś daltonista to napisał, potem się dowiedziałam, że dziamska. Wie, matko, jaka fajna kobieta, rozumiała po prostu potrzebę takiej edukacji ku dziecku, nastawionej ku dziecku. Ona wcale nie jest sztywna, to my nakładamy swoimi przyzwyczajeniami dziwne rzeczy na dzieci, tak? I na kąciki, które tak, tam są mówione, kąciki, a przychodzi pani inspektor się pyta, dlaczego te kąciki nie są podpisane, tak? Bo w podstawie było, że mają być. Znaczy, nie ma podstawy, że mają być podpisane, ale że są, tak. No to od czego zaczynasz? Wiesz co, no o tej podstawie dosyć już trochę powiedzieliśmy, a ja też patrzę na czas, do tego planowania też dojdziemy. Natomiast tak, masz rację, mi tak ogólnie ta podstawa, tak jak powiedziałam, no podoba się pod tym kątem, że napisana została pod moją placówkę, którą wówczas pracowałam, bardzo nam to pasowało, aczkolwiek w tych obszarach na pewno jest trudno niektórym nauczycielom coś wyciągnąć konkretnego, ale ja na pocieszenie powiem tak, podstawa, i to są słowa pani Dziamskiej, które usłyszałam na własne uszy, więc już nie plotkuję, bo ja tam byłam i słyszałam, i ona powiedziała tak. Podstawę programową trzeba przeczytać, zapoznać się z nią i odłożyć na bok. Dlaczego? Bo podstawa programowa, moi drodzy, to już mówię jako metodyk, nie jest opisem procesu uczenia się. Od tego jest program.
jeśli my w Radzie Pedagogicznej, albo dana grupa, albo Rada Pedagogiczna, ja akurat jestem zwolennikiem, żeby cała Rada wybierała taki sam program, ale nie narzucam, jestem zwolennikiem. Więc jeśli Rada Pedagogiczna wybierze program, to musi go wybrać wcześniej, analizując, czy są tam treści ujęte z podstawy programowej. I o to też chodziło autorce. Ty ją przeczytaj, ty wiedz, co tam jest, jakie są zadania, jakie są warunki realizacji, które są tak samo, jak nie bardziej ważne niż te obszary. Tam jest, jak mamy to robić, co mamy robić. I wybierz program, a w programie właśnie są zawarte wszystkie treści, które są zapisane, są ujęte w podstawie programowej. Więc nauczyciel potem powinien już obcować z programem i mieć pewność, że wybrał dobry program, który zawiera treści z podstawy programowej. A mając program, to jest taka reakcja łańcuchowa. Jest podstawa programowa, z niej wybieramy program, a na podstawie programu planujemy. Natomiast planujemy tak, i tutaj przechodzimy do wstępnej, do trzeciego czynnika, planujemy najpierw diagnozując swoją grupę i jej możliwości. Zadanie numer 5. Rzadko ma pytanie, więc... Nie, bo ja dzisiaj tutaj nie chcę w ogóle je włączać, żeby... Ale jak samo takie trudne, jak tamto pierwsze, to ty się zastanów. Będę tutaj spróbował przekładać pytania, które się pojawiły, tak, bo one też niektóre są, być może wydawałoby się proste, ale jeszcze osoby zadają, to one są istotne dla nich, ale tak, odpowiedź na jedno pytanie, tak, ten webinar, to nagranie będzie później dostępne, także spokojnie. Jest też pytanie dotyczące ciebie, Agnieszko. Tak. W takim razie, kiedy napiszesz swój program? On ma już rozdziały, ma nazwę, ma nawet pierwszy obszar już, na pewno muszę rozczarować, ale nie ma tam podziału na wiek, absolutnie, bo ja jestem przeciwniczką, co jest co 4, co 5, co 6 i tak dalej, na pewno. Usiadłam do tego programu rok temu, zaprosiłam do tworzenia moje kochane koleżanki, Iwonkę Ochocką, Kasię Wróbel, wszystkie dyrektorki, żadna nie ma czasu i to się zatrzymało. Ale mam pewne plany życiowe, więc może go dokończę jakoś, może więcej będzie, ale na razie nie mówię. Tak, no mam nadzieję, że on powstanie, bo marzy mi się, żeby był w końcu program, który nie będzie z podziałem na wiek. Może tylko tak odpowiem na razie. To jeszcze tutaj uzupełniające, bo to, co ja usłyszałem i na ile zrozumiałem tą waszą tutaj dyskusję, to mnie się jakby od razu ciągnie w tej stronę naszej edukacji daltońskiej, którą promujemy, bo tak, skoro wiedza jest w czwartym obszarze, czyli teoretycznie najmniej istotnym, czyli bardziej kompetencje, te umiejętności wychodzą na plan pierwszy, to jest jedna rzecz. I druga kwestia, dostosowujemy, czyli nauczyciel może dostosowywać działania do rozwoju, do tempa rozwoju dziecka, czyli tak. W zasadzie tak naprawdę dla tych nauczycieli, którzy chcieliby korzystać z edukacji daltońskiej czy temu podobnych, to tak naprawdę mają od razu wejście bez żadnych tutaj praktycznie... Oczywiście, te zapisy w podstawie są idealne dla Daltonów, Freblów, Montessori i to są idealne. Frenetów i tak, idealne. Natomiast ja i tak razem z gronem pedagogicznym pracowałyśmy tak już przed Daltonem wiele, wiele lat, od 2003 roku, więc podążając za dzieckiem, to nie było takie trudne. Ja jeszcze chciałem zadać jedno pytanie dotyczące, bo my tutaj mówimy o planowaniu, jak planować w edukacji daltońskiej, plany, projekty, organizacja, to wszystko takie mocno jest mądre, związane z dokumentami, ale bardzo często też padają pytania do nas w czasie szkoleń, jeśli chodzi o samo planowanie przez dzieci, ponieważ to jest różnie, bo albo nauczyciele pracują w grupach różnowiekowych, albo mają tych swoich 3, 4, 5, 6-latków,
powiedz, jak z twojego punktu widzenia powinno wyglądać planowanie przez dzieci swojej pracy, czyli jaką ilość pracy z twoich obserwacji są w stanie zaplanować na przykład trzylatki i czy w ogóle są już, czy możemy można tego to od nich wymagać i czy możemy to od nich wymagać i jak to u ciebie wygląda, żeby tak dała troszeczkę takiego światła, wskazówek, żeby ktoś nie musiał realizować albo robić coś i mówi tak, o to u mnie słabo jest, albo ja jestem nie taka, albo moje dzieci, bo nie potrafią zaplanować. Jak to jest w kontekście właśnie dzieci przedszkolnych? Mówimy już o takim planowaniu daltońskim. Tak. Nie o nauczycielskim, bo do tego mam nadzieję jeszcze wrócimy, bo mam kilka ważnych... Zaraz wrócimy, ale Robert jest ciekawy. Tak. Natomiast tutaj wiesz co, ja jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, ile są w stanie tacy, ile tacy. Mieliśmy rocznik, jak byłam w przedszkolu, że trzylatki jakby no, niekoniecznie były w stanie zaplanować. Mogły wyznaczyć, no, czy pracowały, prawa lewa ręka była wprowadzona, czy już to potrafię, czy dyżury pięknie jakby czytały globalnie nawet. Z planowaniem wychodziło różnie i ja myślę, że właśnie do tego jest potrzebny ten trzeci czynnik, czyli diagnoza swojej grupy. Natomiast tak dla porównania, to nie jest związane z planowaniem, ale dla porównania wprowadzałyśmy 2 lata temu chyba, jak jeszcze byłam w przedszkolu, chmurkę rozwiązywania konfliktów z TOC. I na początku wydawało nam się, że maluchy tego nie ogarną. Absolutnie, że od 4-latków też z wielkim strachem, ale tam z tego co pamiętam była Karola, która szalała i stwierdziła, że a moje ogarną i rzeczywiście w 4-latkach fantastycznie chmurkę TOC, żądania, potrzeby, rozwiązanie problemu dawały radę, ale z tego co ja usłyszałam, to w tamtym roku już ta chmurka w 3-latkach się jednak pojawiła, więc i przeszła. I załapały w drugim półroczu. Więc czy planowanie, czy chmurka, czy cokolwiek innego, wszystko, co chcemy zrobić z dziećmi, no to najpierw spróbujmy, no zaufajmy, pozwólmy. Na pewno bym, no jedno zadanie chociaż w drugim półroczu, bo dla mnie pierwsze półrocze w maluchach to jest typowo proces adaptacji. To co jest emocje, to jest rozwój społeczny i absolutnie nic więcej, ale w drugim eksperymentowałabym, jak najbardziej. Ja ci bardzo, Agnieszka, dziękuję za to, co powiedziałaś, bardzo. Jestem ci wdzięczna, że nie wiem co. Bo, no nic konkretnego, ale nie śmiem, bo to ciężko. Bo ja się boję, żeby nie było sytuacji, że 2 zadania, 3 zadania, 4 zadania, nie. 1 zadanie. To nie. Tak jak było, ile minut uczymy w 3-latkach, 15. 20. Ojej, nawet nie mów. Słyszałam, że to dalej gdzieś tam funkcjonuje, żeby pisać no, ile niestety dalej nadal daje. Funkcjonuje. Niestety nadal nie, funkcjonuje. Nie. Jeśli mamy tutaj pod... No musimy eksperymentować również. Sama Helen powiedziała, że nic co dziecko potrafi, tak, nauczycielowi zrobić nie wolno. Wówczas nauczyciele się pytają, a jak to sprawdzić? No to ja zawsze odpowiadam, pozwolić. Więc pozwólmy dzieciom spróbować i wtedy się dowiemy, okej, za szybko spróbowałam, nie dają jeszcze rady, spróbuję za miesiąc. Po prostu mamy swoje dzieci i znamy swoje dzieci. I znamy ich możliwości. Tajfun cyklopa, czyli planowanie, to chciałam się takim podzielić refleksją, kiedy objęłam opieką w przedszkole, i podjęłam decyzję, że będzie grupa różnowiekowa, że pracujemy projektami, że idziemy pod dzieci, obserwujemy, piszemy programy, takie plany tygodniowe i pod dzieci. To nie ukrywam, że w zeszłym roku nieraz dostałabym pomidorem od mojej grupy, którą się opiekowałam, ponieważ one w cudzysłowie szalały, no były na mnie wściekłe, że w ogóle ktoś zniszczył ich świat spokoju, 3-latków, 4, 5 i 6, że one nie mają przewodników. Nie mają przewodników, których spiszą temat do dziennika. Oh my God. No właśnie. I
Ja celowo robię taki wstęp, bo myślę, że to, co zaraz powiemy, może też być zburzeniem czyjegoś spokoju. Ja nawet jestem pewna. No ale i... tak do brzegu, bo tutaj wiesz, piszą, że Agnieszka Czeglik to można godzinami słuchać, a nie ciebie, także dawaj. Jest mi strasznie przykro. Dobrze. To ale daje... tak, żebyśmy o tych planach zdążyli powiedzieć. No to właśnie powiedz o planach, już nie będę gadać. Obiecuję. Żebyśmy o tych planach. Ja tak tylko jako ciekawostkę wam powiem, bo nawet sobie napisałam, więc byłabym chyba zła sama na siebie, że my mamy naprawdę ogromne możliwości w przedszkolu, ogromne. I jak my się zapieramy tymi kontrolami, tymi, że pani wizytator każe coś tam, że pani dyrektor, to tak naprawdę ja zawsze mówię do nauczycieli, pamiętajcie, to wy jesteście specjalistą. I wy jesteście w stanie udowodnić, jestem o tym przekonana, każdemu kontrolującemu, że bawiąc się z dziećmi jakimś jednym wierszem, jedną powitanką, rymowanką, realizujecie cztery obszary podstawy programowej. I powiem wam, tak zacytuję, bo to jest dosłownie sześć linijek, i wszyscy niech się wsłuchają i wymieniają, czy są cztery obszary, bo poprosiłam moją cudowną przyjaciółkę, poetkę, pedagoga wieloletniego, żeby mi ułożyła rymowankę do tych czterech obszarów, bo pokazuję ją często na konferencjach czy szkoleniach właśnie, żeby wzmocnić nauczycieli, że oni naprawdę potrafią to zrobić i no dobra, posłuchajcie. Komu miłe wychowanie wita się na powitanie społeczne, emocjonalne. Uścisk w prawo, uścisk w lewo, poznawczy. Teraz zajmij się zabawą. Krok do przodu, w tył i w bok. Zrób przed siebie żabi skok fizyczny. Obróć się dookoła osi, potem uśmiech prześlij z osi. Emocjonalny, matematyka, obrót. Pozdrów miło Ewę, Ole, Iwę, Anię, grunt to dobre wychowanie. I teraz, mając taką powitankę, możemy ją nawet do dziennika zapisać w każdym dniu tygodnia, bo w pierwszej napiszemy powitanka, myślnik, rozwijanie umiejętności społecznej, w drugim dniu napiszemy powitanka, znowu to samo i głoski w nagłosie, tak? Ule, Ole, Anię, Iwę i tak dalej, i tak dalej. To wy, nauczyciele, jesteście specjalistami i przestańcie się zasłaniać różnymi rzeczami i osobami, bo macie ogromną wiedzę i ogromne możliwości realizować podstawę programową na każdym kroku. Dziękuję autorce powitanki Iwona Ochocka. No dobrze. Ja chciałam tylko powiedzieć, jak już zaczęłaś o nagłosie, że nadal jest maltretowane, są dzieci w pierwszej klasie z analizy i syntezy, a jest to bardzo trudne i bym odpuściła po prostu, żeby dzieci dokonywały analizy. Można próbować, niech sobie robią, ale odpuścić pod kątem męczenia, tak? Jeżeli nie dają radę. I że nie umie. No jak ktoś, tak. Dużo dzieci ma zaburzony kanał słuchowy, słuchu fonematycznego, naprawdę odpuśćmy. Ćwiczmy, tak. Ale odpuśćmy sprawdzanie. Dobrze, przepraszam już. Także, powiedz mi, czy jest możliwe, bo ty zawsze się odgrażasz, tak, że można planowanie zamieścić na jednej kartce. Jest to niemożliwe. No, jeśli tutaj nie wiem, czy są jakieś moje, zawsze będę mówiła moje, przepraszam nową panią dyrektor, która po mnie jest, ale moje to będą moje. Moje dziewczyny z grona pedagogicznego to mogą może się odezwać, że jest to możliwe i planowaliśmy na jednej kartce od 2003 roku. Ja teraz tutaj zrobię lokowanie produktu, bo w numerze widać jakoś? Tak, widać. W tym numerze bliżej przedszkola próbuję wytłumaczyć, jak, dlaczego na jednej kartce i podaję plan przykładowy na jednej kartce, taki dla maluchów na wrzesień, gdzie są tylko umiejętności napisane z wybranego programu
plus jeszcze obszar podstawy, żeby już sobie przy okazji monitorować. I teraz powiem Wam, bo już mamy mało czasu, że jeśli nauczyciele teraz znowu, bo ja mam ciągle te same jakby pytania, ale jak to? Przecież przychodzi, no tutaj przywołam, kuratorium i sprawdza plany i chce literaturę i chce wierszyk i chce krok po kroku, to czym ja mam się zasłonić? Jak ja mam się obronić? Ja Wam przeczytam tylko fragmencik mały. Zachęcam wszystkich dyrektorów, jeśli do tego jeszcze nie dotarli, nauczycieli również, żeby sobie zerknęli do ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. Ta ustawa w artykule 102 zawiera wskazówki, co powinien zawierać statut przedszkola. I powiem Wam, że to nie jest tylko od 2016 roku, bo te same wskazówki były w rozporządzeniu o statutach z 2001 roku, tylko je zlikwidowano i ujęto te treści w prawie oświatowym. I tam jest takie piękne zdanie, że statut przedszkola zawiera. I w 12 punkcie jest napisane: zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z. I tam się wymienia A, B, C i przy C jest zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem, prowadzeniem pracy dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość. W następnych podpunktach nawet jest procesem obserwacji, sposobem dokumentowania. Ten zapis daje nam ogromną autonomię, ponieważ pozwala dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej zapisać w swoim statucie, jak chce planować. Uwierzcie mi, drodzy nauczyciele, że nie ma takiego dokumentu. Na pewno go nie znajdziecie, że macie planować wiersze, piosenki w poniedziałek, we wtorek, w środę i się tego trzymać. To jest niemożliwe. Na cały miesiąc. Na cały miesiąc. Tak. Planowanie miesięczne z uwzględnieniem, że w ten dzień ta piosenka, a w ten dzień ten wierszyk, a w ten dzień to malowanie farbami. To jest w ogóle sprzeczne. Teraz wywołałaś burzę, wiesz o tym. Wiem, ale to jest sprzeczne. Trudno, trudno. Ja po prostu błagam ich, żeby zmienili myślenie i niech zajrzą w takim razie do zadania numer 5. Jeszcze raz wrócę. Dobór treści adekwatny do poziomu rozwoju dziecka z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Ja jako młody nauczyciel, bo kiedyś takim byłam, ja nie kumałam tego, że ja mam planować na miesiąc i wkładać dzieci w ramy i jeszcze sobie zaplanować, że tam w tym drugim tygodniu to ja pójdę do ogrodu w środę. No, ale to jest w ogóle czasami niewykonalne. No ale to jest często niewykonalne. Ja w tym artykule piszę o tym, jak ja oszukiwałam dyrektora. Teraz mogę się przyznać, bo mój dyrektor były jest na emeryturze, no jeden z, a ja już jestem no, w dalszych jakichś tam działaniach moich i to nie przeszkodzi. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja najpierw pracowałam z dziećmi, ja w głowie miałam, co ja chcę, czego ja chcę ich nauczyć, a potem dla świętego spokoju, bo trzeba było, patrzyłam, co w dzienniku zrobiłam, no i pisałam dyrekcji plan do tyłu. Ja chciałam zapytać, czy Kamila Mudbuczyńska pracuje w szkole czy w przedszkolu, bo wydaje mi się, że jeżeli dyrektor każe dać na rok, to rozkłady materiałów, które już teraz wcale nie trzeba dawać, rozkłady materiału, jeżeli masz program, Kamila, to przy każdym programie jest rozkład, a tak naprawdę ty nie powinnaś planować na rok, bo nie jesteś w stanie, to jest sztuczny produkt. Tak jak Agnieszka powiedziała, nawet na miesiąc jest to sztuczny produkt. Nie jesteś w stanie zaplanować rozkładu materiału na rok, jeszcze nie znając twojej klasy. A zresztą nawet jak ją znasz, to różne rzeczy się dzieją w trakcie. I co?
Po co to pisać? Słuchajcie, chciałabym jeszcze, korzystając z tych kilku minut, zaznaczyć, taką pobudzić do refleksji nauczycieli, że jeżeli my mamy realizować podstawę programową, podążać za dzieckiem, rozwijać, jak tutaj jest pięknie, wsparcie całościowego rozwoju, umożliwia tam odkrywanie własnych możliwości, to ja jestem w ogromnej niezgodzie, żeby planować z tą nazwą miesięcznie, ponieważ wówczas już z góry wkładamy dziecko w schemat. Ma opanować, ma nauczyć się, bo ja mówię nieumiejętności, bo nauczyciele planują wiersze, piosenki, teatrzyki od 1 do 31. I chociażby się waliło i paliło i on tego nie pojął, to ta nauczycielka napisze następny plan, no bo on jest miesięczny do 31. Dlatego ja w swoim planowaniu, jak tylko zostałam dyrektorem i miałam autonomię, to wprowadziłam i zaproponowałam dziewczynom formę planowania takiego, że oczywiście piszą, tutaj wiem, że teraz nie widać, ale zerknijcie, piszą datę początkową, planują sobie, jakie umiejętności dziecka chcą, żeby dziecko osiągnęło, no bo wcześniej zdiagnozowali swoją grupę i wiedzą, czego chcą, oczywiście korzystając z programu, ale końcową datę dziewczyny miały wykropkowaną. Dlaczego? My piszemy w naszych przedszkolach tak zwane kryterium sukcesu, że jeżeli mówimy o zwierzętach, to dziewczyny piszą w grupach, że no 3 zwierzęta wymieni. Tak? Tak, to są umiejętności, tylko żeby nie uciekło. Wykropkowaną datę końcową mają dlatego w tych planach, ponieważ właśnie podążają za dzieckiem. Jeśli mają pewne zaplanowane umiejętności dzieci, to one sobie je realizują poprzez różne zabawy, formy teatralne, opowiadania, no wszystko to wiemy. I jeśli zaobserwują w grupie, że te umiejętności zostały opanowane, to dopiero wtedy na koniec planu piszą datę, ale ona nie będzie 31. Ona może będzie 10 października i następny plan po prostu napisze 11. I on się skończy, nie wiem, za 2 tygodnie. Okej. Okay. Jeszcze jedną rzecz chciałam przypomnieć, co poruszyłaś, bo tak szybko przeszłaś. A to jest ważne. Przyspieszę już na czas, patrzę. Ojeju, no 5 minut dłużej. Ja w ogóle czuję się zazdrosna. Wszyscy piszą, no co, że wszyscy chcą słuchać Agnieszki. Bo mają trudność z przeskoczeniem tych różnych schematów. I teraz tak, powiedziałaś tam bardzo mądrą rzecz, że tak naprawdę wszystko zawarte jest w statucie przedszkola. Tak. Jeżeli w statucie przedszkola, jako rada pedagogiczna, zatwierdzicie sobie taką formę, ja tak brzydko powiem, papierowania waszych zajęć, to was obowiązuje. To samo, wrócę króciutko do szkoły, bo jak wiesz, że to jestem taka szkolna. Jeżeli w statucie napiszecie, że będziecie stawiać oceny, które nie są wymagane ustawowo w klasach 1-3, to wy sami sobie robicie kuku. Ja w statucie pisałam, że przedszkole publiczne numer 18 prowadzi obserwacje pisząc listy, tak? Nie tabelki, tak? Nie wiem. Jak często informujemy rodziców o postępach dzieci, jak wyglądają konsultacje. Zajrzyjcie, proszę was, zajrzyjcie do ustawy Prawo Oświatowe, artykuł 102. Tam jest wypunktowane, jakie zadania powinniście wręcz ująć w statucie. Prowadzenie obserwacji, jaka jakość, jaki sposób dokumentowania. Co ludzie opowiadają, że ktoś im to narzuca? Nie, mamy autonomię. Wy macie to mieć. Wy macie to mieć. Ale w jaki sposób? Usiądźcie na radzie pedagogicznej. Pogadajcie o tym. Ja pamiętam swoją ewaluację zewnętrzną, kiedy przyszły panie ewaluatorki, najpierw wzięły na rozmowę grono pedagogiczne, popytały, potem wzięły mnie. Może tutaj jedna ewaluatorka jest czynna na fejsie, to może to odsłucha, bo jej pytanie wtedy mnie zmroziło, teraz jesteśmy fajnymi kumpelkami, ale jak zaczęła potem mnie pytać z różnych rzeczy, to bardzo szybko mi przerwała i pamiętam, jak powiedziała do mnie tak,
Już nie mogę was słuchać. Po prostu tak jednakowo mówicie, że już aż nudne jesteście. I to był komplement. I to był komplement. I ona rzeczywiście nawet prawie przerwała ten wywiad ze mną, ponieważ my ustalałyśmy wszystko razem. Rada pedagogiczna ma ogromną autonomię, ale rada pedagogiczna ma być jednością, ma być wspólnotą, ma być razem, to ma być ustalone. I jeśli rada pedagogiczna będzie wiedziała o każdym kroku, a dyrektor nie będzie tego narzucał, tylko dyskutował, prowadził dialog, rada to zrozumie, to będziecie fajnie pracować, wytłumaczycie to każdemu rodzicowi, jesteście w stanie wytłumaczyć, każdemu wizytatorowi, każdemu innemu kontrolującemu, co robicie, dlaczego robicie i po co to robicie. Agnieszka ciebie by wołała, bo my to samo mówimy podczas szkoleń z Daltona. Robert. Nie, no dobrze, dobrze, już nie będę tutaj zajmował czasu, bo zostało nam niewiele minut. Natomiast no, tak naprawdę tutaj przeorałyście całą organizację pracy przedszkola. Jedną godzinę. Tak naprawdę, no, znaczy trudno będzie mi się opanować, jak będę słyszał nauczycieli narzekających na system. Bo ja już niezmiennie mówię, ale system to wy. Ale mnie tam nie chcą słuchać. Ale was posłuchają, ciebie posłuchają. Drodzy nauczyciele, system to wy. Narzekanie na system to jest narzekanie na siebie samego. Czyli tak. Zmieńmy siebie, a nie narzekajmy na system. I wiedzmy, dlaczego robimy to, co robimy. Ja w ostatnim moim poście o programach alternatywnych pisałam właśnie o tym, że ja nie robiłam żadnych innowacji, cuda niewidy, ponieważ ja nie miałam pojęcia, że ja cały czas pracuję innowacyjnie i mi nie trzeba było pisać tego. I w tym moim nawet poście zachęcam, to jest ostatni post z Kenem Robinsonem, tam właśnie piszę o tym, że ja naprawdę przeszłam, no mam niespełna 30 lat stażu pracy i przeszłam wiele reform, wiele ministrów i nigdy nic mi nie przeszkadzało pędzić za dzieckiem. Ja się dostosowywałam do prawa oświatowego, ja go nigdy nie łamałam, wspierało mnie w tym grono pedagogiczne, przecudowne i nigdy nie łamałyśmy tego prawa oświatowego, a miałyśmy full kontroli. Jejku, jakbym tak chciała się teraz spytać dziewczyn, prawdy? Prawda, dziewczyny? Miałyśmy full kontroli. I nie byłyśmy placówką niepubliczną. Musiałyśmy wszystko realizować i to robiłyśmy. Ale ważne jest to jednolite działanie i myślę, że mogłabym zakończyć cytatem właśnie przywołanego przeze mnie przed chwilą Kena Robinsona, który mówi tak, że aby ulepszyć edukację, że ulepszyć edukację można tylko wtedy, gdy rozumie się, że jest żywym systemem. A ja jeszcze chciałam, Agnieszka, podziękować tobie za wszystkie twoje przepiękne, mądre wpisy, które niesamowicie poruszają, inspirują i nawet tam parę było takich próśb, żebyś bloga założyła, żeby te twoje wpisy nie widziały. Myślę o tym. A może powstanie książka, która myślę o tym. Tak, dużo pracy, program, książka, blog. Książka. Czekamy, Agnieszko. Chyba na emeryturę pójdę. Cieszę się bardzo, że jesteś. Bardzo ci dziękujemy. Siewco Daltoński. Tutaj nawet oglądają cię twoje dzieci. Ciocia dyrektor jest. Proszę, tak, ale też tutaj też jest prośba od Iwony Mierzyłowskiej. Powiedzcie proszę o obserwacji i diagnozie dzieci. No dzisiaj niestety tego już nie zrobimy. Było o diagnozie, tylko że nie mogliśmy, trochę Agnieszka mówiła o tych tabelkach, krzyżykach, które są po prostu głupie. Znaczy, ja powiedziałam, że są głupie, nie powiedziałam, żeby nie było na Agnieszkę. Ale jest to myślę temat na kolejne spotkanie, no Boże, żeby po prostu też pewne rzeczy porządkować. Tak. Ja myślę, że tutaj wybrzmiało bardzo dużo takich konkretnych stwierdzeń, Agnieszki. Będzie kolejny podcast. Nie dajcie się dziewczyny i chłopaki, bo my zaraz Łukasz Kiełbasa zaraz tego. Ja cię tutaj muszę pocieszyć, bo tutaj z tych wypowiedzi z boku i zobaczysz potem, przejrzysz komentarze. Tak, że było dużo takich różnych własnych przemyśleń i sygnałów, jak to jest u naszych widzów. Ale generalnie przynajmniej ci, co dzisiaj z nami byli,
w większości przypadków czują i robią sporo dobrych rzeczy i ucieszyli się, że usłyszeli to od ciebie jeszcze raz, to na pewno ich wzmocni tak, aby mieli dowód argumentu. Ja tu powiem, czyli... A mogę takie zrobić drugie lokowanie produktu? Najwyżej mnie zaraz wyłączycie, ale jakby no też szczegółowo, bardziej szczegółowo, może nie aż tak bardzo, bardzo, ale bardziej szczegółowo będę mówiła u zaprzyjaźnionego naszego Roberta Halika na konferencjach, więc o dokumentacji, więc też zapraszam do Krakowa i do Warszawy 20 listopada, 27 listopada. Może tam jeszcze będzie możliwość do pytania. Agnieszko, jak wiesz, bardzo lubimy Roberta Halika, się nawzajem wspieramy. No więc ja sobie pozwoliłam na taką trochę... Podnosimy. Ja tylko chciałam tam odpowiedzieć pani Marcie, chyba Graczyk, bo nie wiem, bo mi uciekło nazwisko, o szkoleniach, Maria Graczyk, przepraszam, że na siłę są z jednej metody czytania. Chciałam powiedzieć, że nie ma jednej metody czytania dobrej. Trzeba poznać ich wiele, więc może dobrze poznać jedną autorską, a potem kolejną autorską i jeszcze, bo trudno powiedzieć, czy lepsza jest nowozelandzka od globalnej, od sylabowej, tak? Każde dziecko jest inne. Ja naprawdę się mocno gimnastykuję, kiedy chcę dotrzeć do dziecka, żeby w końcu zahaczyło i chciało czytać, i żeby był ten banan na twarzy. I tu akurat nowozelandzka jest genialna, żeby poczuło sukces, tak? Od razu. Następną godzinę mogłaby o tym dużo mówić. Dużo tematów, do których będziemy mogli porozmawiać w takiej formule lub w innej. Czy będzie cykl z Agnieszką Czeglik, tego nie możemy powiedzieć, bo to są wszystko plany też takie dosyć ad hoc. Ale na pewno będziemy się chcieli też z Agnieszką tutaj spotykać w tej lub innej formie. Agnieszka uczestniczy w wielu konferencjach. Również można ją zaprosić na spotkania Rady Pedagogicznej. Potajemnie powiemy, że Agnieszka Czeglik przyjedzie do nas może, tak, do Łodzi. W kwietniu na Daltońskie Inspiracje, czy na konferencjach bliżej przedszkola. Także jest dużo miejsc, gdzie można Agnieszkę dopaść i jeszcze z niej tam i się do niej przytulić. A to swoją drogą. Także słuchajcie, Agnieszko, bardzo serdecznie Tobie dziękujemy za tą godzinę wieczorną, czas z nami poświęcony. Ja również dziękuję, że podejmujecie takie tematy, bo można to rozpowszechnić daleko, daleko, daleko i bardzo mocno dotrzeć do nauczycieli, a oni potrzebują naprawdę takiego wsparcia i takiej trochę też wiedzy. Jeszcze żeby wszyscy oglądający udostępnili tego live'a. Odwagi, jeszcze raz odwagi. Agnieszko, dziękujemy serdecznie, życzymy Ci dobrej nocki przed jutrzejszym poniedziałkiem i Wam wszystkim, naszym widzom też, za to, że spędzaliście tu z nami na żywo. W pewnym momencie było chyba 140 osób, tak więc jest dużo to naprawdę niezła sala konferencyjna wypełniona, także mieliście, słuchajcie, za darmo. Tak, a tutaj jeszcze nawet Iwonka zauważyła, że o matko, co się ze mną dzieje, dopiero teraz szpilki zauważyłam z tyłu Agnieszki. O, ale pokażę Wam całość, zobaczcie ludzie, widzicie? Jakie ładne. Iwonka jest fanką butów i musisz jeszcze pokazać ten czerwony. No to jest mój charakter w ogóle, te obrazy odzwierciedlają mój charakter, a resztę sobie sami dopowiedzcie. Super. No dobrze, to rozłączamy się z Agnieszką, dziękujemy naszym widzom i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień, tym razem nie z Agnieszką, ale postaramy się również sprowadzić Wam kogoś ciekawego. O matko, trzymajcie się. Nie wiem jak to będzie możliwe. Cześć, a ty się Agnieszko z nami jeszcze nie rozłączaj. Się nie rozłączaj.